Witamy Was w wielkanocnym odcinku Bocia Newsów. Tak akurat wypadło, że ostatni dzień marca to też niedziela wielkanocna, ale to nie zmienia faktu, że porozmawiamy dzisiaj o rynku nieruchomości, w tym m.in. o dalszym ciągu historii związanych z dyrektywami Unii Europejskiej, o możliwej ustawie, która może zmienić budownictwo mieszkaniowe w Polsce oraz o dokumencie, który może pokazać budowlaną przyszłość Gdańska. Ale zanim zaczniemy, czas na suchar miesiąca. Czego szuka pośrednik w bibliotece? Księgi wieczystej. Zaraz suszę te żarty. Tak więc co? Zaczynamy! W poprzednim odcinku mówiliśmy o możliwej dyrektywie ograniczającej możliwości korzystania m.in. z kotłów gazowych. Ich słowo stało się ciałem. Mowa tu m.in. o takich ograniczeniach jak zakaz montowania pieców gazowych na paliwa kopalne w latach 2028-2030. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o minimum 16%. Brak dopłat do pieców gazowych od następnego roku. Warto również wspomnieć o tym, że po roku 2028 nieruchomości, które mają poniżej klasę D, a ulegają jakiemukolwiek obrotowi, będą musiały w ciągu 5 lat tą klasę D w ramach różnych modernizacji uzyskać. Co ważne, dalej będzie możliwość dofinansowania i korzystania z rozwiązań hybrydowych, czyli takich, które łączą spalanie paliw kopalnych wraz z jakimś tam wykorzystaniem OZE. Może już wiesz, że jestem współwłaścicielem Invelo Energy firmy z Warzy OZE. Efekty tych zmian na pewno czuje branża nieruchomości wtórnych, szczególnie tych obiektów, które nie spełniają założeń tej dyrektywy i ceny tych nieruchomości pewnie będą niższe o koszty modernizacji, które będzie trzeba na tych nieruchomościach dokonać. A teraz cytat miesiąca. Nie możesz kontrolować rynku nieruchomości, ale możesz kontrolować swoje podejście do niego. O wysokich kosztach mówi się także w przypadku wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej w Polsce. Nowy pomysł Ministerstwa Obrony mówi m.in. o rynku nieruchomości w Polsce. Hala garażowa z schronem? Pomysł ten, pomimo że logiczny, nie jest szeroko praktykowany. Ale to może się zmienić. Konieczność powstawania miejsc o parametrach schronów w nowych budynkach to luźny pomysł Ministerstwa Obrony, który może być uchwalony w ramach przygotowywanej ustawy o obronie cywilnej. Deweloperzy zareagowali natychmiastowo, mówiąc o tym, że koszty wynikające z tego pomysłu będą prawdopodobnie przerzucone na potencjalnych nabywców tych nieruchomości. Inni zauważają również, że taki schron trzeba utrzymać, co generuje miesięczne koszty, które mogą być dla potencjalnych nabywców nowych nieruchomości dość mocno dotkliwe. Temat ten jest bardzo problematyczny i zobaczymy, czy w ogóle przejdzie ścieżkę legislacyjną. Natomiast jeżeli rzeczywiście miałby być wprowadzony, no to wymagane pewnie byłoby wspomaganie systemowe takiego rozwiązania. A teraz czas na absurd miesiąca, który niewątpliwie jest system Fala. Według oficjalnych danych do 18 marca 2024 roku sprzedano za jego pośrednictwem jedynie 87 tysięcy biletów w całym województwie pomorskim, co patrząc na skalę tego przedsięwzięcia i zaangażowane środki, jest liczbą, delikatnie ujmując, dość małą. Gdańsk zawiera się za dość ważny, jeżeli chodzi o perspektywę budownictwa mieszkaniowego, dokument, czyli o plan ogólny. 21 marca radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do realizacji tego dokumentu na terenie całego Gdańska. To dokument o tyle co istotny, że będzie on podstawą do określenia przeznaczenia gruntu, w tym również zabudowy mieszkaniowej. Oprócz wyznaczenia obszarów określone będą też inne standardy urbanistyczne, czyli parametry i wskaźniki, które mogą kształtować zabudowę. Dokument ten zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który był dokumentem dość ogólnikowym i w porównaniu do planu ogólnego nie był aktem prawa miejscowego. Dzięki temu dokumentowi będziemy mieli też większą wiedzę, co wydarzy się na określonym gruncie w Gdańsku w najbliższym czasie. Z okazji dzisiejszych Świąt Wielkiej Nocy chciałem Wam jeszcze raz osobiście przekazać najserdeczniejsze życzenia dla Was i dla Waszych bliskich oraz zaprosić Was na następny odcinek Bocia Newsów, który będzie już 30 kwietnia. Do zobaczenia!
Bu.